29 maja w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się koncert galowy 5. Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Słowa Towary Liryczne Agnieszki Osieckiej. Wydarzenie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. W ciągu tych 4 lat udało nam się zebrać taką grupę przyjaciół, którzy stale przyjeżdżają na konkurs i jednocześnie zapalają do tego pomysłu innych, zapraszają innych swoich kolegów, koleżanki i tak to grono nam się rozszerza. Dzisiaj w tym roku było około 70 uczestników. Od zawsze w sumie jakoś tak mnie ciągnęło do teatru i jakby recytacja wierszy też jest pewną formą teatru i wybrałam wiersz Okularnicy. Tak naprawdę wybrałam go dlatego, że kiedyś go też śpiewałam, także też już znałam tekst. I po prostu stwierdziłam, że też to jest bardzo taki dosyć łatwy do interpretacji utwór. I on ma w sobie taki ukryty też trochę egzystencjalny, takie egzystencjalne znaczenie, ale ja go zrobiłam w taki bardziej sposób komediowy. Myślę, że lubię twórczość Agnieszki Osieckiej. To była bardzo prawdziwa kobieta. Ogólnie jej wiersze, piosenki, to wszystko było, ona tam była przede wszystkim. Mój tekst też jest kwintesencją Agnieszki i jej życia i wszystkiego, po prostu, no ona była osobą, która była zagubiona w PRL-u. Uszy mają odmrożone, nosy w szali kotulone, spodnie mają zeszłoroczne miny, mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itd., itd., itd. Mnie młodzi ludzie coraz bardziej zadziwiają tym, coraz młodsze roczniki sięgają po twórczość Agnieszki Osieckiej. Myślę, że klimat, że nastrój, myślę, że na pewno też coś, co proponuje twórczość Agnieszki Osieckiej, a czego nie proponuje kultura masowa, współczesna. Też jakiś element i refleksji, i zatrzymania się w tym biegu, w tym pędzie, który jest w tej chwili. A do kogoż to ja mam być przystosowana? Do ciebie? Do pana Józka? Do jego oszalałej ze strachu matki? Do przepisów z piekła rodem? Te tytuły, one się powtarzają. Na przykład w tym roku w czasie przesłuchań kilka razy wystąpiło Miasteczko Cud. Oczywiście wracają Nieśmiertelni Okularnicy, ale na przykład jurorów i nas, organizatorów, zaskoczyła interpretacja Okularników właśnie recytowana. Bo to myślę, nie, to jest sztuka, zarecytować tekst, który gdzieś jest osłuchany, prawda, i nie wpaść w pewien rytm takiego klepania. Więc to były takie zaskoczenia bardzo miłe. W tym roku duża grupa pojawiła się uczestników ze szkół muzycznych, co też nas cieszy, ze szkół baletowych, ze szkół muzycznych. Bardzo nas to cieszy, że trafiamy i do nich również z tą naszą ofertą, z tym naszym zaproszeniem. Gdybym była bardzo biedna, to bym miała chłopca z drewna. Nie byłby to żaden gbur, znosiłby mi worki złota z gór. A ja jestem właśnie taka i takiego mam chłopaka. Co nieśmiały jest i śmiały, i nie czarny i nie